Ostatnio mieliśmy do czynienia z takim zwrotem akcji mocnym na Bliskim Wschodzie, atak izraelski, odgłowienie, można powiedzieć, struktur Hezbollahu. Co to oznacza, czy nadciąga wielka wojna na Bliskim Wschodzie? Teraz Hezbollahu, rzeczywiście, wcześniej Hamasu, przypomnijmy, Ismaila Hanii. I co do pytania o wielką wojnę, możemy tylko odpowiedzieć w ten sposób, że Ma miejsce eskalacja, która jednak nie doprowadzi, wbrew zapowiedziom niektórych, moim przynajmniej przekonaniu, do jakiejś formuły konfliktu globalnego, trzeciej wojny światowej, jak niektórzy prowokują, a będzie eskalacją o charakterze regionalnym, mającą jednak wpływ na inne konflikty toczące się w różnych miejscach naszej planety. Nas najbardziej interesuje konflikt ukraiński. Faktycznie każda eskalacja, szczególnie taka, na Bliskim Wschodzie w taki czy inny sposób musi doprowadzić do zmniejszenia poziomu koncentracji na konflikcie wschodnioeuropejskim czy postradzieckim, tym toczącym się obecnie przede wszystkim na Ukrainie, i przerzucenia większych siły środków osi anglosaskiej, powiedzmy Wall Street City czy Londyn, Waszyngton, Nowy Jork, przerzucenia tych środków i sił na odcinek bliskowschodni. Ja uważam, że na ten moment możemy mówić tylko i wyłącznie o eskalacji tego szczebla regionalnego, bez perspektyw zaangażowania tutaj czy broni masowego rażenia, czy graczy o charakterze potęg regionalnych w takim starciu bezpośrednim. To znaczy, nie widzę w tej chwili możliwości starcia bezpośredniego z udziałem przykładowo Iranu. Iran będzie dalej działał poprzez swoich proxy, poprzez różnego rodzaju podmioty niepaństwowe, które kontroluje. Postawi zapewne na jeszcze bardziej niż wcześniej na Huti, czy właściwie na Jemen, bo Jemen Północny, jak wiemy, jest pod całkowitą kontrolą ruchu Huti, de facto sprawują tam władzę, więc możemy przestać mówić Huti, a zacząć mówić najzwyczajniej w świecie Jemen. Jemen będzie dość istotnym graczem mogącym oczywiście szachować cały układ i łańcuchy dostaw przebiegające przez Morze Czerwone. Już teraz to robi, ale może to robić w moim przekonaniu jeszcze intensywniej i w najbliższych tygodniach, miesiącach tej intensywności możemy się spodziewać. No ale w takim razie, czy takie podejście Iranu, no, które widzimy, że on jest taki bardzo powściągliwy w swoich odpowiedziach. Iran jest bardzo powściągliwy, chociażby jeśli chodzi o odpowiedź właśnie na zamach na Ismaila Hanije. To były bardziej odpowiedzi propagandowe, demonstracje zbrojne, może ten termin będzie odpowiedni, aniżeli akty militarne. Czy to nie będzie sygnał właśnie chociażby dla Jemeńczyków, że no, nie warto trzymać z Iranem, bo Iran i tak nas nie obroni, tudzież nie będzie to sygnał dla wrogów Iranu, że możemy robić wszystko, bo oni i tak nie zdobędą się na jakiś poważniejszy krok, czy to jeśli chodzi o działania konwencjonalne, czy jakieś działania nieregularne. Bardzo często zdarza się, że w podobny sposób oceniamy również działania Rosji na Ukrainie. Rosja pozwala sobie na przekraczanie kolejnych mitycznych, już legendarnych, czerwonych linii. Iran też, zdaniem niektórych, pozwala sobie na przekraczanie tych linii. Zresztą szef Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej niedawno powiedział, że to, co dzieje się dzisiaj w Libanie, głównie w Libanie Południowym, jest przekroczeniem czerwonych linii, ale żadnych konsekwencji w tym przynajmniej okresie kilku dni po tym, co się tam wydarzyło, nie mieliśmy okazji zaobserwować. Ale ja zawsze podkreślam, że dyplomacja bliskowschodnia, również perska, którą akurat mam okazję dość dobrze znać jej przedstawicieli i ich styl uprawiania owej dyplomacji i polityki, jest dyplomacją wielu słów i nieco opóźnionych działań. Działania przebiegają zazwyczaj wtedy, kiedy nie ma słów. Więc może być tak, że dzisiaj mamy do czynienia z oczywiście zaostrzeniem retoryki, z kolejnymi zapowiedziami Iranu dotyczącymi konkretnych, różnych reakcji odwetowych wobec Izraela. Ale te reakcje odwetowe nastąpią w okresie, kiedy będzie to wygodne, korzystne i dogodne dla Iranu. To Iran wybierze moment, kiedy i w jaki sposób ma odpowiedzieć na to, co się wydarzyło. Oczywiście jest to uderzenie w Irańczyków, uderzenie o charakterze być może wizerunkowym, polegające na tym, że
Hezbollah uznawany był za jedno z kluczowych ogniw tak zwanej osi oporu tworzonej przez Iran. Popatrzmy też na to, że Iran ma trochę mało instrumentów, aby mógł podjąć jakąś taką bezpośrednią reakcję w wyniku tego, co się wydarzyło w południowym Libanie. Dlaczego ma mało instrumentów? Bo w świetle tego, co dzisiaj już widzimy, co dzisiaj obserwujemy, widzimy jak na dłoni, po co Izrael konsekwentnie przez lata popierał na przykład tak zwane państwo islamskie i innych salafickich, wahabickich terrorystów na terytorium Syrii. Popierał ich po to, żeby pozbawić Hezbollah zaplecza, a przynajmniej osłabić to naturalne zaplecze Hezbollahu, jakim tradycyjnie była Syryjska Republika Arabska. Po tym, jak to zrobiono, po wielu, wielu latach wykrwawiania Syrii, dochodzi do tego, co obserwujemy obecnie, czyli próby ostatecznego zlikwidowania struktur kontrolującego południowy Liban Hezbollahu. Izrael wie, że może sobie na to pozwolić, dlatego że Iran jest zbyt daleko, Iran nie będzie w sposób błyskawiczny i bezpośredni mógł zareagować na to, co się wydarzyło. Ale reakcja, podkreślam, będzie jedynie odłożona w czasie. Moim zdaniem, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę i za kilka miesięcy, może kilkanaście, Izraelczycy pewnie wspomną, że zasiali ten wiatr niosący burzę właśnie teraz. Ale w takim razie co zrobią Stany Zjednoczone? Wiemy, że są w okresie przedwyborczym. No, inna będzie polityka Stanów Zjednoczonych Kamali Harris, inna będzie polityka Donalda Trumpa, ale trudno przypuszczać, żeby zwłaszcza dla administracji trumpistowskiej, ale nawet dla administracji Kamali Harris z przyczyn po prostu ekonomicznych i znaczenia tego rejonu świata dla chociażby światowej gospodarki, trudno przypuszczać, żeby konflikt bliskowschodni miał mniejszy priorytet niż konflikt ukraiński, a z kolei siły i środki są mimo wszystko ograniczone. Czy jednak jest to zapowiedź tego, no, czego tak wyglądamy, szczerze mówiąc, pewnie wielu z nas wygląda to z utęsknieniem, że być może zostanie zakończony lub przynajmniej zamrożony konflikt na Ukrainie, uwaga świata się zwróci na Bliski Wschód. Wszystko zależy od tego, czy Donald Trump po ewentualnym zwycięstwie wyborczym, mówimy głównie o Donaldzie Trumpie w tym kontekście, a polityka Kamali Harris będzie raczej przypominała politykę Joe Bidena w tym zakresie, więc wielkich nadziei na deeskalację, to popularne słowo, choć niezbyt je lubią, nie można mieć, jeśli chodzi o Ukrainę, o ten teatr działań wojennych. W przypadku zwycięstwa Donalda Trumpa teoretycznie takie nadzieje możemy mieć, w szczególności słuchając nie tylko samego kandydata republikanów na prezydenta, ale słuchając choćby kandydata na wiceprezydenta u jego boku, J.D. Vance'a, a także wpływowych i bliskich również rodzinnie Donaldowi Trumpowi doradców, jak choćby Donald Trump Jr., który niedawno w amerykańskich mediach opublikował zaskakująco dobry, ale i ostry, nawołujący natychmiastowego zakończenia wojny artykuł wspólnie z Johnem Kennedym Jr., popierającym, przypomnę, w kampanii wyborczej kandydaturę Donalda Trumpa. W artykule na łamach amerykańskiego portalu i pisma The Hill mieliśmy wprost postulat całkowitej rezygnacji z jakiegokolwiek wspierania Kijowa w obecnym konflikcie. I właśnie część republikanów będzie zapewne postulowała skoncentrowanie się na konfrontacji bliskowschodniej, biorąc pod uwagę ich tradycyjnie bliskie więzi z Izraelem, niezależnie od tego, kto w tym Izraelu rządzi, ale być może nawet szczególnie bliskie więzi z Netanyahu. To jest pierwszy element. Drugi element to oczywiście potencjalnie skoncentrowanie się Stanów Zjednoczonych na również teatrze azjatyckim, ale na drugim krańcu Azji, a mianowicie konflikcie dalekowschodnim, konflikcie wokół Tajwanu czy cieśniny tajwańskiej. Więc to może nastąpić pod warunkiem, że Donald Trump będzie trumpistą podczas swojej ewentualnej drugiej kadencji. Bycie trumpistą polega na przestrzeganiu deklaracji przedwyborczych, kampanijnych, z którymi on i jego sztab teraz występują, na pamiętaniu o tych deklaracjach. To, jaka będzie polityka ewentualnej administracji republikańskiej, zależy w najwyższym stopniu od tego, czy w sprawach polityki zagranicznej ważny, decydujący głos należeć będzie do wspomnianego J.D. Vance'a, Donalda Trumpa juniora, czy może znów pojawi się jak królik z kapelusza jakiś John Bolton, albo tenże sam John Bolton, który, przypomnę, w pierwszej kadencji Trumpa zaliczał się do Jastrzębi i doprowadził m.in. do pierwszych dostaw słynnych systemów przeciwpancernych Javelin amerykańskich, czyli broni ofensywnej, jakby nie było, na Ukrainę. Więc
jeśli Trump będzie trumpistą, możemy odetchnąć z ulgą i stwierdzić, że Ukraina na jakiś czas będzie passé, konflikt zostanie zamrożony, co wcale nie oznacza, że on zostanie zakończony. On zostanie zamrożony na pewien czas, później niestety, przypuszczam, wybuchnie ze zdwojoną siłą. Jeśli z kolei Trump trumpistą nie zostanie albo wygra Kamala Harris, to mimo konieczności jakiegoś zaangażowania takiego czy innego na Bliskim Wschodzie nie spodziewałbym się przełomu na tym teatrze ukraińskim.